No cześć, zapraszam Cię na odcinek, na który wydaje mi się i Wy długo czekaliście, i ja długo czekałam. Jego tematyka przewijała się w wielu różnych komentarzach i pomyślałam sobie, okej, jak nie teraz, to kiedy? A właściwie dlaczego mówię teraz? Ponieważ ostatnio na kanale stuknęło 2000 subskrybentów, za co Wam bardzo dziękuję. I w ramach właśnie takich podziękowań chciałabym Was zaprosić do pomieszczenia, w którym spędzam bardzo dużo czasu, które mnie bardzo uspokaja, w którym naprawdę dobrze się czuję. I tym samym chciałabym zaprosić Was na plant tour, a właściwie plant room tour. No dobra, to zaczynamy. Jest teraz 10 rano, jeszcze nie ma słońca, więc nie wiem, jak to będzie tutaj ze światłem. No i przede wszystkim kręcę tak jakby pod okno, więc nie będzie dobrze widać tych roślin, ale no zobaczymy, co będzie widać. Od lewej strony mamy moje przepiękne syngonium mojito, które rośnie wysoko, wysoko. Nowy liść wygląda chyba całkiem cacy. Tak, jest całkiem niezły. Ono jest w semihydroponice, tutaj jakiś tam ogonek, który już nie żyje. I ostatnio zrzuca mi trochę dolnych liści. Niestety. Korzenie są w porządku, odrzuca mi dolne liście. No, czasami tak bywa. Zobaczcie, jakie piękne uszy. Tutaj nad nim mamy Ripsalisa pachyptera. On ma takie, zobaczcie, fajne, takie jakby geometryczne pod światło. Nie geometryczne liście, po prostu ma żebrowanie, jest elegancki. Tutaj zaraz pod nim Epiphyllum anguliger, czyli inaczej kaktus zygzakowate. Może jakoś tak go bardziej pokażę. Tutaj są trzy sadzonki, jedna moja wcześniejsza i kupiłam jakiś czas temu fajną sadzonkę tanią w Kauflandzie. Tutaj mamy na dole Philodendrona Painted Lady, on był z takiej malutkiej sadzonki dwulistnej, kupiłam go od Marka z kanału Marki Rośliny i tak przepięknie mi wyrósł. Ostatnio go cięłam, dosadzałam. O, jest piękny, śliczny. Obok mamy choję globulose, które sobie rośnie na drabince, czego nie widać, teraz widać. Moje bratki wyzierają. I choja globulosa, czekajcie, tutaj gdzieś jest jej pęd. Trudno mi się to kręci. O, widzicie, tutaj mamy pęd choi globulosa, więc no, tam poszła na wycieczkę, więc niech sobie idzie. I tutaj w środku gdzieś jeszcze był pęd, który nowy szedł. Czy my go znajdziemy? Wydaje mi się, że jest tutaj, ale czy to jest... Czy to jest ten? Może jeszcze jakiś gdzieś inny idzie, bo ostatnio widziałam, że ta choika się puszczała w różnych miejscach. Choja jest w keramzycie, jest w ogóle bezproblematyczna, jest świetna i ja ją tnę, sprzedaję, tnę, ukorzeniam, a ona sobie dalej rośnie. Zaraz obok mamy syngonium Trilif Wonder, które ostatnio widzieliście w odcinku z uwagi na osłonkę, w której to syngonium jest. I bezpośrednio nad nim jest Epipremnum Neon. Przepiękne, cudowne. Uwielbiam je. No wygląda, no to jest w ogóle taki highlight tego okna. Tutaj zaraz mamy przepiękną choję Polineurę, która jest strasznym pijakiem i ja zawsze o tym zapominam, tak przyznaję się. Czekajcie, spróbujmy ją tak zobaczyć. Więc ona często przysycha, ale wybacza mi to. Jest wobec mnie bardzo cierpliwa. Jeszcze tutaj nad choją polineurą jest mój Pseudoripsalis ramulosa red coral. Spróbuję go jeszcze tak pokazać. Widać? Widać, bo wiecie, ja teraz wzięłam telefon do góry, stoję na palcach i nie wiem, co jest tam w kadrze. I jak możecie zobaczyć u mnie... A, no dobra, jeszcze tutaj obok jest moje Lepisium Bolivianum. Dużo sadzonek, o, tam moje pranie. Dużo sadzonek jest jeszcze w wodzie, ukorzenia się, natomiast mi Lepisium najlepiej ukorzenia się w podłożu. Tamte są w wodzie. W sumie nie wiem dlaczego. Chyba je po prostu przełożę tutaj i będą się ukorzeniały tutaj. Dobra, to pójdziemy teraz z tej strony. Tutaj jest, moi drodzy, tutaj jest Dioscorea discolor, na której znalazłam ostatnio wciorki na tym liściu, niestety. To jest Dioscorea, którą dostałam gratisowo od Ewy z kanału Rajskie Rośliny.
No i patrzcie, jaka jest piękna. Mam nadzieję, że pozbyłam się wciorków. Już później nic nie widziałam. No i tutaj idzie nowa. Zaraz obok mamy moją choję tricolor, której muszę przetrzeć liście. No, bo to są takie trochę brudnawe. O, ale o właśnie. Zobaczcie, tutaj nowe listki różowe. Piękne. Piękne i wspaniałe. Tutaj obok mam... A, jeszcze tutaj. Tutaj mamy... Czekajcie, wyciągnę. Tutaj mamy choję kaudatę. Może takie będzie bardziej widać. Ona długo stała, a stała przez to, że ją ukorzeniłam w drugą stronę. Nie tą stroną i jakoś tak... Tutaj w ogóle są dwie sadzonki. To jest ten listek to jest oddzielna sadzonka. A może to nie jest do góry nogami? No, w każdym razie tam trochę z tym ukorzenianiem się namotałam, ale zobaczyłam ostatnio kilka dni temu, że ta choja ruszyła. Jej! Tutaj zaraz obok na pierwszej desce mamy... kogo my tu mamy? Philodendrona Campus Portuanum. Deska, bloki za oknem i nic nie widać. Spróbuję jeszcze tak ją złapać. O, tam w tle moja akacja, która ruszyła po zimie spędzoną na balkonie. Z desek na pewno zrobimy sobie update, tylko po prostu nie ma jeszcze aż takiej różnicy, żebym ja wam mogła pokazać coś, wiecie, spektakularnego. Tutaj jest nowy przyrost Philodendrona Campus Portuanum. I zaraz obok jest deska z monsterą Silte Pecano, która rośnie i spróbuję wam pokazać jej szczyt. Ostatni przyrost, proszę bardzo. O, pod światło będzie lepiej. I tutaj pod monsterą Silte Pecano jest choja pimenteliana. Acacia gayanensis, przepiękne atłasowe liście. O, znacie tę choję, ponieważ ostatnio pokazywałam ją w odcinku, gdzie wyzwałam moje rośliny. Także tak się prezentuje parapet i tak się prezentują wieszaczki nad parapetem. Jak widzicie, one są zawieszone w dziwny sposób na tej listwie ukrytej. To znaczy takiej, no wiecie, na listwie do firanek. One są zaczepione o listwę, na której powinna być firanka i zasłonka. Natomiast są rośliny i słuchajcie, no jeszcze to nigdy nie walnęło, o dziwo. Jeżeli w pewnym momencie przestanę nagrywać odcinki, to być może dlatego, że właśnie jakaś doniczka spadła mi na głowę. Trzymajcie wtedy za mnie kciuki, żeby nic mi się nie stało. Tutaj mamy jeszcze Scindapsusa Dark Form. Zaraz obok niego jest przepiękne Epiphyllum Chrysocardium, które wam pokażę jeszcze z tej strony. Ono ma bardzo fajne przyrosty teraz. Bardzo ładnie rośnie. Tutaj wszędzie jest coś nowego. Ja jestem w ogóle zachwycona. I zaraz obok jest Epipremnum Enjoy, które ogólnie jest piękną rośliną, ale muszę wam powiedzieć, że z tego mojego jestem wyjątkowo dumna. Zobaczcie, jakie on ma liście. No w ogóle absolutnie przepiękne jest. To jest ta roślina, którą się nazywa z jakiegoś powodu zwyklaczkiem. Nie mam pojęcia dlaczego, bo jest olśniewający. Jest olśniewający, po prostu. I teraz tak, ja ostatnio mówiłam w odcinku o osłonkach, że ja mam głównie ceramikę i plastik to B i w ogóle nie. A tutaj mam przecież sam plastik, ale słuchajcie, jak ja mam na tym sznureczku powiesiła ceramikę, to... No nie, no to po prostu by się nie udało. Mam dużo roślin wiszących i one są w plastiku z uwagi na to, że chcę dać sobie szansę przeżycia. Wiecie co, prawie zapomniałam o jeszcze dwóch wiszących. Tutaj za Scindapsusem Dark Form jest jeszcze oczywiście Epipremnum Blue Form, która również ma bardzo dużo nowych przyrostów. Tu jeszcze idzie... Ja go ostatnio ciachałam. Tu sobie idzie rureczka... Tu coś wypuszcza, no naprawdę, cały się wypuszcza i zobaczcie, moja przepiękna choja Bella, którą jak już wiecie kupiłam z pąkami kwiatowymi, no i tak, tutaj ten pąk już jak widzicie zapuścił, ten pąk już zakwitł i teraz spróbuję wam to tak pokazać, zobaczcie ile tu jest balkoników, spróbuję naliczyć te wszystkie, no zobaczcie, przecież jak ona zaraz ruszy,
To, ja nie wiem, ile tu będzie kwitnących, ile tu będzie wypuszczonych balkoników. Policzę je i zaraz wam dam znać, ile ich jest. Jestem zachwycona, u mnie choja nigdy nie kwitła, więc jak ta zakwitnie, już zakwitła właściwie, no ale jak wypuści te wszystkie kwiaty, to będę przeszczęśliwa. Super, strasznie się cieszę. I jak już tutaj jesteśmy na tym kadrze, to od razu pokażę wam moją ścianę, która wzbudzała wiele emocji. Nie ta ściana, tylko jej poprzednia aranżacja, gdzie na sznurku wieszałam rośliny. Jak widzicie teraz, sznurka nie ma, jest coś o wiele bardziej wytrzymałego, czyli tyczka bambusowa, która wytrzymuje. Zobaczymy, jak długo. Jest już tutaj kilka ładnych tygodni, jak nie miesięcy, i jest okej, także... Ja jestem ryzykantka. Z lewej strony mamy przepiękne epipremnum złociste. Zaraz obok mamy świeżą, małą sadzonkę epipremnum Marble Queen. I tutaj mamy ponownie epi złociste. To jest sadzonka, którą kupiłam na Aeliksie za 7 zł. Także no, aż musiałam ją wziąć. I tutaj są moje łosierogi w takiej fajnej ceramicznej donicy osłonce. Ona jest trochę ciężka, dlatego ta tyczka jest wygięta. I tutaj obok mamy również łosierogi. Tutaj są dwie sadzonki i tutaj no, sadzonki, no tak to wiecie, sadzonki. I tutaj też są dwie sadzonki. Ta ściana, pomimo tego, że to jest wystawa południowa, ta ściana jest na skosie od okna, a jak wiemy, promienie słoneczne się nie załamują. Dlatego też tutaj są raczej takie rośliny, które nie potrzebują bardzo dużo słońca, szczególnie górny rząd, no tam są, wiecie, epipremna, które przystosują się do mniejszej podaży światła, a poniżej mamy łosierogi, które również jako paprocie epifityczne nie potrzebują bardzo, no nie potrzebują aż tyle światła. One są również roślinami, które w naturze żyją raczej w, no te paprocie nieepifityczne żyją w ogóle w najniższej warstwie, natomiast te paprocie epifityczne rosną nieco wyżej, no bo na drzewach, ale one również tego światła nie dostają nie wiadomo ile, więc tutaj sobie żyją, wypuszczają nowe liście. Zobaczcie, proszę, no tutaj ten świeżutko zielony jest nowy, to jest nowe, to jest nowe. Te łosierogi ostatnio odratowałam, więc one są cały czas takie, wiecie, takie w oczekiwaniu, ale no wyglądają dobrze, więc się nie martwię, na pewno tutaj im też będzie dobrze. Tutaj nieco wyżej mamy bardzo długiego Scindapsusa argyreusa. Tutaj jest zawinięty, ponieważ już ciągnął się po ziemi i zbierał kurz. Nie wiem, czy go przytnę. O, tutaj jest jego koniec. Nie wiem, czy go przytnę, ponieważ to są bardzo młode pędy. Nie wiem, czy by się ukorzeniło, a szkoda mi go przycinać dla samego przycięcia. Wiem, że pnącza trzeba przycinać, wiem, no ale no nie wiem. Jeszcze nie dojrzałam do tego, żeby go przyciąć. I to jest w ogóle bezproblemowa roślina. On, zobaczcie, rośnie wysoko, ma mało światła, nic sobie z tego nie robi. Tutaj jest jeden żółty listek. Od razu go zabiorę. Ostatnio trochę go przesuszyłam, stąd ten jeden maluch. Już po nim. I piękna roślina dalej jest. No i obok moje wspaniałe paprocie Biserraty Macho. My tam mamy taką wnękę sypialnianą. I bez tych paproci było tak pusto, ale to tak pusto, aż nie potrafię tego opisać, jak pusto tam było. Teraz one robią przepiękny wstęp, taki baldachim niemal. Żałuję, że tutaj po środku nie ma jeszcze trzeciej, ale zastanawiam się nad kupnem. I wtedy w ogóle już tutaj będzie paprociowy zakątek. To są naprawdę wytrzymałe rośliny, one są oddalone o kilka metrów od okna, są podwieszone. A i tak rosną. Przez zimę troszeczkę mi zmarniały, ale nie przejmuję się. Cały czas wypuszczają nowe pędy, których teraz pewnie akurat nie widać. Jak na złość, no ta szczególnie jest gęsta. No, musicie mi uwierzyć, że tam naprawdę idą nowe przyrosty, więc jest okej, jest okej. No i robią wrażenie, po prostu. No i fajnie się wchodzi do łóżka, bo zawsze zaczepiamy głowami o nie, one nas smerają po ramionach i jakoś jest tak, wiecie. Nie wiem, ja wtedy czuję po prostu, że naprawdę żyję wśród roślin i tak chciałabym się czuć całe życie. Jak jesteśmy przy tych paprociach, to naturalnym ruchem przeniesiemy się do witryn. Tutaj na witrynie stoi duże epipremnum Marble Queen.
Coś na pewno tutaj z nim wymyślę. Chciałabym tutaj mieć taką skrzynkę, z której to epipremnum by się tak bardziej zwieszało, a nie było takim jednym punktem. I wydaje mi się, że postawię tutaj zwykłą skrzynkę jakąś plastikową, którą znajdę w garażu, bo nie chcę kupować nowego plastiku. On i tak zarośnie w miarę szybko tę doniczkę. Natomiast no, to jest doniczka plastikowa, dlatego jeszcze się nie zdecydowałam, ale cały czas się z tym czaję. No ale w końcu muszę tutaj coś z tym zrobić. I przechodzimy do witryn, ale żeby było lepiej widać, to zapalę lampy. Dobra. No i zapraszam Was, jeszcze zrobię taki wstęp. Czekajcie, tutaj sobie zamknę drzwi. Zapraszam Was. O. Zapraszam Was na przegląd tego, co jest w witrynie. Mam jedną rękę, więc nie będę tutaj, wiecie, wyjmowała tych roślin, tylko będę je tak opokazywała. No i tak, w samym rogu tutaj jest moja Thai Constellation monsterka, która wypuściła nowego liście. Chce mi się śpiewać z radości. On się cały czas jeszcze nie rozwinął tak w pełni, ale jest. Ona kołkowała od września. We wrześniu miała 3 liście, piękny system korzeniowy, jak pojechaliśmy na wakacje, to 2 liście odrzuciła, cały system korzeniowy zgnił i od września kołkowała, ale w końcu coś jest, więc w ogóle kochana. Zaraz tutaj moja przepiękna pasta, czyli Philodendron Pastazanu. To jest jego najnowszy liść, który cały czas rośnie. On jest jeszcze jest taki miękki, wydaje mi się, że on jeszcze będzie rósł. Tutaj widać efekty gutacji. Podlewałam rośliny wczoraj. Nie, przedwczoraj. Jak to nagrywam? Jak wy to oglądacie, to kilka dni temu. I tutaj w paście już idzie nowy liść. Jemu się tutaj wybitnie podoba. Zaraz za pastą schowany jest mój Philodendron Heteracellum Oxycardium Variegata, które też znacie z odcinka o wyzwaniu roślin. I niestety musiałam ostatnio przyciąć, ponieważ znalazłam wciornastka i te najnowsze, najmłodsze listki były nieco już zżarte, były z nich wyssane soki, więc je po prostu obcięłam. Tutaj mamy Scindapsusa No ID, który próbuje się ukorzenić od października chyba. Tak mniej więcej od jesieni jest sobie w muchu. Wszystkie pozostałe Scindapsusy z tamtej wysyłki się ukorzeniły i w ogóle żyją sobie, a ten po prostu, ten nie chce. Tutaj mamy sadzonki Epi złocistego i tutaj jeszcze mamy Marble Queen. Tutaj choja na drabince to jest choja Crimson Queen. Kupiłam ją w bardzo okazyjnej cenie, ona była bardzo, bardzo, bardzo długa. Była bardzo odwodniona, rozmawiałam ze sprzedawczynią. No, sytuacja nie jest najlepsza, próbuję ją uratować. Pocięłam ją na sadzonki, ale no zobaczcie, że ta roślina niestety jest zaniedbana, czego ja po prostu nie zauważyłam w momencie kupienia. Więc jest w... Czekajcie, spróbuję to pokazać. Jest w keramzycie. I no nie wiem, czekam. Mam nadzieję, że odżyje. W witrynce ma dobre warunki, więc fajnie by było, no ale... Zobaczymy. Przed nią przepiękna, w ogóle no po prostu ja codziennie na nią patrzę i zachwycam się nią bardziej chyba niż czymkolwiek w tej witrynie. Choja Welsh Mountain Zoo, która te dwa liście wypuściła, ten i ten wypuściła w witrynie. Ten jest tak ogromny. Ten, zobaczcie, ten poprzedni liść urósł u mnie na parapecie. Z tym liściem kupiłam tę choję. A ten to jest po prostu No nie wiem, no to jest coś pięknego i cały czas tutaj idzie dalej pęd. Tutaj włożyłam sobie rukolę, nasiona, muszę już je wysadzić, nie, to jest pietruszka, muszę już ją wysadzić do ziemi. Tutaj dalej jest rukola, która również, widziałam, że ruszyła. A, czekajcie. O nie, zgniła? Ojej. Nie, no dobra, tu jest. To też muszę już ją wysadzić do ziemi. Tutaj mamy moją choję Gunung Gadding, którą pocięłam. Po tym, jak miałam z nią trochę problemy, pocięłam. Liście są popalone od słoneczka. I ona się tutaj pięknie ukorzenia. I tę chojkę będę sprzedawała. Tutaj dalej mamy mój ostatni nabytek, czyli
Justin Dapsusa Silver Queen. On jest w słoiczku w mchu, jak widzicie ma wilgotno. I mam nadzieję, że jakoś za sekundę, dosłownie za sekundę wytworzy korzenie. Tutaj sobie może tak wyciągnę. Tutaj mamy mojego cudownego Philodendrona Florida Beauty, którego unboxing ostatnio robiłam. Korzonek... Ała, padłam na drzwi. Korzonek jest tutaj widoczny. Siedzi sobie w mchu, niech się dalej do korzenia. Cudowny. Potrzymam go... Nie, czekajcie, muszę tutaj sobie zrobić tak. Co my tu dalej mamy? Dobra, dalej mamy Hoję Meredithi, która w końcu ruszyła. Pokazywałam Wam to jakiś czas temu. Tutaj idzie nowy pęd i idą, z tego co wiedziałam, to ona idzie na dwa pędy. Więc po roku kołkowania, po roku, dziękuję Ci. A przecież jest taka piękna i czemu nie chciało mnie rosnąć? Naprawdę. Tutaj jest tymianek i oregano, które w ogóle... Nie ma go tam, są nasionka, nie ma rośliny. Dalej mamy jakiś słoiczek z sadzonkami, tutaj mamy Brantianum, Cebu Blue, Enjoya, no tam, tak wiecie, co było, to wsadzałam. Tutaj jeszcze z przodu jest mój nabytek, o którym Wam nie mówiłam, ale teraz to jest dobra okazja, żeby powiedzieć. Kupiłam sobie na tej promocji w Obi minus 15% Monstera Mint, Monstera Adansonii Mint. Angie pomogła wybrać mi sadzonkę, wzięłyśmy taką z najgrubszym pędem i jest piękna. Mi się monsterki, ja nie jestem w ogóle monsterkowiczą, ale no jakoś ta jest taka, ona nieco jest podobna do Syngonium Mojito, a ja Syngonium Mojito kocham, więc może to dlatego też się zakochałam w tej monsterce. No i tutaj idzie rureczka, idzie nowy liść. Muszę sobie zrobić trochę porządek, dajcie mi sekundkę. Ty wracasz tutaj. Czekajcie, jeszcze te rośliny sobie przestawię. Aj, no dobra, te sadzonki mi cały czas wypadają z wody. Ja miałam tu jakiś sposób, ja je w ogóle tak zaklinowałam nieco. Dobra, czekajcie, muszę to ogarnąć. No dobra, zdaje się, że Hoja opanowana. Tutaj jest mój totalny eksperyment. Jak byłam w domu, to zobaczyłam, że u jednej zami zupełnie zgnił jeden pęd, więc poobcinałam listki, włożyłam do przeschły, włożyłam do wody i czekam, aż wypuszczą bulwki. Czy to zrobią? Nie mam bladego pojęcia, nie wiem. Ja w ogóle nie lubię zamiakulkasa, mi się nie podobają ani wariegaty, ani zielone. Szkoda było mi wyrzucić po prostu całą gałązkę, cały pęd, więc no nie wiem, może coś z tego będzie. Zobaczymy. Dobra, dalej mamy mały zakątek scindapsusowy. Tutaj mój cudowny scindapsus Jade Satin Variegata. Tutaj mamy oznaki gutacji z pastozoną, która kapie na scindapsusa. To jest Silver Cloud. Fajnie, one sobie wszystkie są w keramzycie. I tutaj mamy scindapsusa Tatu, który już ma swój pęd. W sensie ma ruszył łzeczka. Także rośnij, rośnij, przyjacielu. A, jeszcze tutaj mamy scindapsusa Trebi, który w mchu sobie siedzi i się próbuje ukorzenić. Próbuje, no ale pewnie on to bez problemu zrobi. Schodzimy sobie na półkę niżej, kolana mi strzeliły. I tak, na samym przodzie moja alokazja Dragon Scale z Biedronki. Odrzuciła jednego liścia, teraz odrzuca drugiego liścia. Jednocześnie wypuściła tego liścia, który jest w wersji Slim. I tam idzie kolejny liść, który jest wielki. On nie był ostatnio taki ogromny. Poczekajcie, bo wy nic nie widzicie. Kurczę, no. Dzięki. Tutaj mamy Hoję Wajeti albo Wajeti, którą próbuję odratować, ponieważ no nie jest z nią dobrze. Zobaczyłam któregoś razu, tak patrzę na nią, mówię, coś jest nie halo. Zobaczyłam i korzenie były wszystkie zgniłe, więc ratuje się, jest oczywiście w keramzycie. Tutaj z przodu mamy ponownie ukorzeniające się sadzonki. Tutaj mamy Epi Global Green, która źle wygląda. Epi Naonek i Epi Złocisty sobie siedzą w mchu. Zobaczmy, czy coś tu widać. No, na razie nie widać, ale to nic. Tutaj dalej mamy jeszcze Philodendrona Burle Marx Variegata. No, zawrotna ta wariegacja. To jest sadzonka, z którą ja się bujam już naprawdę bardzo długo. Ja w ogóle nie lubię tej rośliny, ale nie wiem, jakoś szkoda mi się jej pozbyć. Oczywiście Burle Marx, wiecie, on idzie na tyle oczek, na ile tylko fabryka pozwala.
Siedzi w perlicie, jako mam tylko dwie rośliny w perlicie w mieszkaniu i on jest jedną z nich. No i w ogóle w tej witrynie bardzo ładne przerosty ma i widzę, że ta sadzonka odzyskała turgor i jest taka zdrowiej wygląda niż poprzednio i tam sobie siedzi z tyłu i udaje, że jej nie ma, bo go średnio lubię. Dobrze, to jeszcze sobie tutaj zobaczymy tak z przodu. Tutaj mamy Epipremnum pinnatum variegata z nowym liściem, który już idzie. Tutaj mam Hoye Gunung Gadding, roślinę matyczną do tych sadzonek, które pokazywałam Wam na górze. Bardzo ładna. Tutaj mam Scindapsusa Mint, który mi się śnił. Śniło mi się, że w ogóle, że go zasuszyłam. Nie wiem, czy Wam też się śnią rośliny. Czasami już myślę, że to hobby poszło za daleko. Dobra, to jest Hoya Vibergie, która zastopowała mi wzrost. Na oknie rosła przepięknie, na zimę w ogóle zastopowała. Te ciapki przecież powinny być różowe, są takie szaro-zielone. Nie wiem, no szukam tutaj może jakiegoś nowego pędu, który idzie. Ona w ogóle rośnie sobie w keramzycie. Piękne korzenie, tutaj jest, wiecie, wszystko tu jest cacy. No ale dobra, no pewnie, wiecie, za chwilę pewnie ruszy. Nie przejmuję się. A, tu idzie, zobaczcie, czekajcie. O, widzicie? Tutaj ten mały pipek? A, no dobra, dobra, czyli ruszyła, fajnie. Tutaj co jeszcze mogę wyjąć? Tutaj jest mój Scindapsus officinalis, cudowny. Zobaczcie, jaki piękny rysunek. I zobaczcie, tam, taram, taram, tam, idzie pęd. Idzie nowy liść. Fajnie, fajnie, fajnie. Tutaj jest mój filodendron Paraiso Verde, z którym też się okrutnie bujałam. Nie widać, że to jest Paraiso Verde. W witrynie jest ciepło, jest dużo słońca, więc może tutaj pójdą ładniejsze liście. No te nowe liście, te dwa są nowe, wyszły w witrynie. Widać, że są witrynowe. To jest, wiecie, to po prostu widać. No śmieszna jest ta sadzonka, brzydka tutaj jakaś taka, no ale rośnie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wypuścił mi jakiegoś fajnego liścia z wariegacją. Na to czekam. Dobra, nie mówiłam Wam o tym. Zgniło mi całe Episebu Blue. Miałam takie wielkie, naprawdę już kilkumetrowe. No i mi zgniło. No, więc je pocięłam i tutaj się ukorzenia, ale jest mi przykro z tego powodu, więc nie będę Wam więcej pokazywała. Nie chcę już poświęcać uwagi, bo mi przykro. Tutaj w mchu mam tak Syngonium Chapense Dark Knight, które się ukorzenia, ale ono ma już takie korzenie. A, w ogóle czekajcie, jeszcze chciałam Wam pokazać korzenie tego officinalisa. Zobaczcie, co on robi. No, w ogóle jakie korzenie? Przecież to jest, no, wariat. Totalny wariat. Tak, ten kubeczek. Syngonium Chapense Dark Knight Emerald Gem. Tutaj mamy Syngonium Emerald Gem. Tutaj mamy Syngonium Pandę. Panda wypuszcza nowy liść, którego nie widziałam. Cieszę się bardzo. I tutaj, kim jesteś? Emerald Gem. Tutaj też idzie coś nowego. Tutaj też widzę nowe oczko w ogóle rusza. O, tutaj na dole. O, tu widzicie. No, taki o kubeczek z Syngonium. A tutaj jeszcze jest, oj, mój filodendron Jose Buono, któremu ostatnio ułamałam liść. I to był taki, na przykład zobaczcie, ten jest jakiś powyginany, ten jest taki niespecjalny, a ten liść był ładny i jakoś, nie wiem, machnęłam ręką i go złamałam. To jest liść najnowszy, no już nie taki nowy, ale najnowszy, a tutaj dzisiaj właśnie z Wami zobaczyłam, że idzie tutaj nowy liść. Muszę go jakoś tak tutaj, no dobra, tak go schowam. Tak, no i co? Tutaj Wam jeszcze pokażę na dole. Tutaj, a jeszcze nie, tutaj przecież mam z boku. Czekajcie. Tutaj jest mój filodendron Florida Ghost, który też mi bardzo długo stoi. Czekam, aż wypuści oczko. No i czekam cały czas. Tutaj mamy Syngonium Aurea Yellow. Syngonium. Nowy liść u mnie wyszedł. Czy coś idzie nowego? Idzie coś nowego. Widzicie? Nie mam jak Wam pokazać. Mam dwie ręce zajęte. Ale idzie. O tej roślinie bardzo marzyłam. No jest piękna. A tam jeszcze z tyłu, nie będę wiecie co wyciągała. Tutaj z tyłu mamy sadzonki Hoye Gunung Gadding szczytowa, bardzo długa. I tutaj mamy jeszcze sadzonki filodendrona Squamiferum i wydaje mi się, że filodendrona Pedatum też coś tam jest. Dobra, to była duża witrynka. Dajcie mi sekundę, ja muszę te rośliny z powrotem tutaj ułożyć i idziemy do małej witrynki.
Zapomniałam o dole. Jest tutaj tak ciemno, bo już wiecie, góra jest zastawiona. Na dole są różnego rodzaju dziwne rzeczy, które próbuję ukorzeniać. Jakieś takie rośliny, no nie wiem, że już bardzo długo nic nie robią i myślę sobie, że... O, zobacz, jaki ładny korzeń. Myślę sobie, że szkoda je wyrzucić. No tutaj na przykład jest cebublu. No zobaczcie, jaki liść. No, czyli dobra, czyli tu też się ukorzenia. Zobaczcie, że tu jest bardzo ciemno. Więc one z lamp tutaj praktycznie nic nie dociera, ale może to światło, które dociera, to jest okna, coś tam daje. Tutaj jest taki słoik wiecznych sadzonek, które się nie chcą ukorzenić. Serio, w ogóle tu jest jakiś jeden korzeń, ale to jakaś ściema w ogóle. Te sadzonki stoją całe życie w wodzie, nie ukorzeniają się, nie padają. Nie wiem, one jakąś sobie już oddzielną grupę w ogóle założyły. Tutaj choja Matilda, która się ukorzenia i ona ma fajne korzenie, pokażę wam. Czekajcie, żeby tego nie wywalić. O, widzicie? Fajne korzenie. Myślałam, żeby ją sprzedać, ale chyba ją sobie zostawię. No nie wiem, jeszcze się zastanowię. Dużo fajnych korzonków. Dobra, a tutaj jest choja, której nazwy nie umiem wymienić. Yang, yung, yang. Yung, yung, yung. I ona bardzo długo też stoi. Nie wiem, o co z nią chodzi. W ogóle jej nie lubię. Dlatego zajęła zaszczytne miejsce na samym dole. Tutaj jest Amedrium Medium Green. Chwila ciszy, dlatego Amedrium. A tu jeszcze z tyłu mam choje krochniane i ona też się fajnie ukorzenia. O, muszę tu dolać wody. A może nie, może złudzenie. Też są tam fajne korzenie i ją sobie też na pewno zostawię. Muszę zagęścić moją. Później zobaczycie, bo mam posadzoną tę choję z tą choją i biedna jest ta kompozycja, więc pocięłam te chojki i będę je zagęszczała. Więc Matyldy też jednak nie sprzedam. Tam jest, wiecie co, mech i tam... czekajcie, czy my to teraz zobaczymy? Tutaj coś żyje. Boże, w ogóle zapomniałam. Nie, no wiecie co, zapomniałam o tym woreczku. Jak w ogóle nie wietrzę. W ogóle czemu on jest zamknięty? Dobra, tu coś jest. Co to może być? Tu jakiś korzeń wielki? Nie. Wiecie co? Później to sobie przejrzę. Co to może być? No nie wiem, wracaj tutaj. No, idziemy do małej witryny. Jesteśmy w małej witrynie i przed... Hejo. I tak, na małej witrynie stoi mój Philodendron Gloriosum w tej wspaniałej doniczce. Pokaż jeszcze jakiegoś liścia. Dobra, tu jest liść. I Sansevieria to jest ta odmiana zejlenika. Ona jest trochę biedna, przyznaję się, ale ja o niej trochę zapominam. Nawet nie trochę, w ogóle muszę ją umyć. No biedna jest. Przepraszam cię. Dobra, schodzimy sobie do witrynki mniejszej. Na pierwszym planie nie dość, że naklejka, naklejka druga, to jeszcze lep na ziemiurki, bo mi się tu ziemiurki trochę wylęgły, także not nice. No dobra, ale rośliny są ważniejsze. W pierwszym kubeczku, słuchajcie, nie mam pojęcia, co tu jest. Coś tu rośnie bardzo, ale nie wiem co. To są liście Emerald Gem, Syngonium Emerald Gem. Natomiast tutaj nie wiem, co jest. Nie wiem. Tu może być Philodendron El Chocoret, tu może być Gloriosum, tu mogą być jakieś... nie wiem. Wydaje mi się, że wiecie co, ja muszę to chyba rozsadzić, te sadzonki muszę podzielić, wysadzę je w ogóle do keramzytu i jak będą żyły oddzielnie, to zobaczymy po jakimś czasie, co to jest. Nie wiem. Ten to w ogóle wygląda jak młody Campos Portuanum. Ale czy ja tu usadziłam Campos Portuanum? Nie wiem. Dobra, na razie się odłożę tutaj na dół. Tutaj jest moje Anturium, które idzie z nowym listkiem, który się troszkę zaklinował w tym kubeczku. Mam nadzieję, że... A co to? A, jakiś kawałek mchu. O. I to jest Anturium hybryda Besse z... Nie pamiętam. Zaraz się otworzyłam witrynę i już spadło na 60%. Anturium Besse z Regale. Tak mi się wydaje. Albo Besse z Magnificum. Też sobie na razie cię odłożę. Tutaj dalej jest mój Philodendron Gloriosum, wyhodowany z totalnego ogryska, który bym wyrzuciła kiedyś, ale wrzuciłam go do mchu. On tam siedział bardzo długo, ja o nim zapominałam cały czas. I teraz mam
sadzoneczkę, lorka. Już ten liść jest taki duży, duży naprawdę, jak na sadzonkę taką ogreskową to duży. Dalej mamy moją choję, której nazwy zapomniałam. Choja to jest, kurczę, Puvuanensis? Chyba? Może? Nie wiem. Ona ruszyła po bardzo długim kołkowaniu. Czekajcie, wezmę ją sobie trochę bliżej. Może tak ją będzie lepiej widać? To może być Puvuanensis, ale kto to wie. I tutaj rośnie, nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj widać, że na tym nowym liściu jest nowy pęd. To znaczy, wiecie, będzie sobie dalej rosła. Fajna, ładna. Ona jest taka sztywno-matowa, chropowata. Lubię ją. Czekajcie teraz, żeby się tutaj nie zaczepić o ten cały lep. Dobra. Dobra, teraz to jednak z tej strony. Tutaj jest moja choja PNG422. Rośnie jak zła. Tutaj widzicie, jest... no, czekajcie. Tutaj na górze rośnie i jeszcze tutaj, o tutaj, to kompletnie tego nie widać, ale musicie mi uwierzyć, że tutaj idzie też nowy pęd. Ma brudny kubeczek. Wstyd. Odstawiam ją gdzieś tam. Tutaj jest moja choja Black Margin, która też, zobaczcie, ma nowy listek. Jaki słodziak. Wygląda jak jakiś żuczek stąd, z tej perspektywy. Fajnie, bo ona też długo czekała, ukorzeniała się, ale ruszyła. Bardzo super, się cieszę. Dalej mamy... co to może być? Słuchajcie, tutaj też może być glorek, może być El Chocoret. Tutaj na pewno jest jakiś Syndepsus argyreus albo Silveren. No jakiś taki, wiecie, z tych tak zwanych zwykleczków, ale... Czym są te rośliny? Nie wiem. Wiecie, ja już pokazywałam wam witrynkę tam chyba z miesiąc temu, już nawet nie cały, to mówiłam, że nie wiem, co to jest i dalej to się nie zmieniło. Dalej nie wiem, co to jest. Jak urośnie, to będzie łatwiej się wywiedzieć. Tutaj jest moja choja Kerry, którą kupiłam w Rim Kowalczyk, który od jakiegoś czasu niestety już nie sprzedaje roślin, co jest coś przerażające dla mnie, bo to był mój stały dealer. Kupiłam tam choję, która nie dość, że miała wełnowca w korzeniach, to te korzenie były w fatalnym stanie. Ja ją wyczyściłam, wymyłam. Ona się za to bardzo obraziła. I tak, nie dość, że... I włożyłam ją do mchu i do witryny. Nie dość, że tutaj idzie nowy pęd, to jeszcze tutaj widziałam ostatnio korzonek. Czekajcie. Korzonku, gdzie jesteś? O, jest! O, tutaj. Więc się ukorzeniła. Także sukces. Dobra, wracaj sobie tam. Schodzimy pięterko niżej. Dobra, czekajcie, ja sobie tylko tutaj trochę ogarnę. No i zobaczcie, tutaj Anturium Forget the White Stripes, którego listek robi coś źle. Muszę napisać do Marty, od której kupiłam tę sadzonkę, co robię źle. Ja nie jestem anturiowa i naprawdę się boję anturium i no tutaj ewidentnie coś narozrabiałam. Plus jest taki, że jak widzicie idzie nowy listek, ale no żałuję, że temu listkowi nie poszło. No i chciałabym wiedzieć przede wszystkim, co źle zrobiłam, więc muszę się do Marty odezwać. Tutaj jest moje Epi Happy Leaf, które się ukorzenia i tu jest jeszcze z tyłu Epi Marble Queen, które ukorzeniam. U mnie się bardzo dużo epipremnum ukorzenia. A tam z tyłu jeszcze ukorzenia się epipremnum Global Green Syndepsus Trebi i Syndepsus Moonlight. I ja ostatnio ten mech zapomniałam poddać, on był suchy, dlatego te liście tak wyglądają. A tu jeszcze, co tu się jeszcze ukorzenia? Episebu Blue, Philodendron Micans, też jakaś tam, wiecie, zbiórka. No dobra, pokazuję wam to. Tutaj jest półka żenady. Tak, z tyłu mamy peperomię, której nazwy zapomniałam. Te sadzonki są w porządku, one są całe ukorzenione i od 2 tygodni zapominam ją przesadzić do podłoża. Jejku, czemu ja to pokazuję? Tutaj jest moja maranta Lemon Lime, która nie puszcza korzeni, która nie żyje, która no po prostu nie chce ich wyrzucać. Zaraz obok są sadzonki, oczywiście Epipremnum Neon i Syndepsusa Trebi i Epipremnum, co to jest?
Nie, to nie jest Cebu Blue. To jest... Jejku. Epipremnum Blueform. A tu jeszcze z boku mamy właśnie Cebu Blue, Mikansa. Dobra, wiecie co? Ogarnę dzisiaj tą półkę, bo to nawet to w ogóle żałośnie wygląda. Tym żałosnym widokiem żegnamy się z witrynką. Pa, pa, rapa. Za mną jest witryna, a przed nami jest przepiękne Le Pismium Cruciforme, które ostatnio kwitło i nadal kwitnie. La, 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 zobaczcie. No te kwiaty nie są powalające, ale skoro roślina kwitnie, ja wychodzę z takiego założenia, skoro roślina kwitnie, to jej się podoba. To Le Pismium jest mi bardzo trudno podlewać. Ja bardzo się boję, że je przeleję, dlatego podlewam je oszczędnie, czasem wręcz je przesuszając, więc nie jestem jeszcze z tą rośliną dogadana tak na 100%, ale to Le Pismium ma dużo przyrostów. To wszystko to są nowe przyrosty. Tutaj jeszcze, nie wiem teraz co widzicie, nie wiem czy widzicie przyrosty. O, tu jest taki śmieszny mały przyrost. Jeżeli roślina ma przyrosty, to znaczy, że jest jej dobrze. Gdyby jej było źle, to by przyrostów nie było. Dlatego... Aha, sąsiad robi remont. Dlatego ja może mam wrażenie, że się nie dogaduję z tą rośliną tak w 100%, a się dogaduję, no bo ona rośnie, więc jest okej. Okay. Tutaj na górze mamy... Czekajcie troszkę... O, troszeczkę przyćmionego Epi Neon, którego już dobrze znacie. Zaraz obok jest Epipremnum złociste, którego zapomniałam podlać i dzisiaj je podlewałam, ale listki jeszcze trochę zrobiły dramę. One się spokojnie wyprostują. To znaczy, no, mam nadzieję, że będzie po tej dramie. Tutaj Magda z kanału Daj Badyla. Tutaj moje łosierogi w tej pięknej osłonce, które widzieliście ostatnio. Tutaj jest ten monumencik, postumencik, którego jeszcze nie przemalowałam, ale nie miałam kiedy. Muszę sobie, wydaje mi się, że w majówkę zrobię sobie taki weekend DIY, bo mam kilka rzeczy do zrobienia. I chyba nagram Wam z tego filmik. Dajcie znać, czy coś takiego chcielibyście zobaczyć. Ja mam ogromną potrzebę robienia takich rzeczy, takich kreatywnych, jakichś tam wymagających czegoś ode mnie takiego bardziej kreatywnego niż stukanie w klawiaturę, czym się zajmuję na co dzień, więc taki odcinek będzie. Tutaj jest moje Syngonium Velosianum albo Syngonium Narrow. Nie jestem pewna, ale też prawda jest taka, że się nie interesowałam tym, przyznaję się szczerze. Nie wiem, czy ono u mnie zostanie. Ostatnio mówiłam, że tak, teraz nie wiem. Zobaczymy. I zobaczcie proszę, że ta część jest bardzo mało zagospodarowana na tej komodzie tutaj. O, tutaj spokojnie by się zmieściło jeszcze bardzo dużo roślin. Mamy swoje sposoby na to, żeby je tutaj zmieścić, ale to jest komoda, gdzie są nasze rzeczy i często ja też muszę mieć miejsce, żeby tutaj coś odłożyć, czy telefon, czy kolczyki, czy jakąś część ubrania. No, serce mówi, postaw tu roślinę, rozum mówi, zostaw sobie tutaj miejsce, chociaż 10 na 10 cm, więc no wiecie, cierpię, ale tutaj nic nie stawiam. Tutaj idziemy dalej, tutaj jest Philodendron Mamey, który idzie z nowym liściem. I tutaj stary liść nie wygląda za dobrze. O, czekajcie, ten się zaklinował. To miejsce nie jest dla niego najlepsze, nie pod kątem warunków, tylko pod kątem tego, że tutaj zaraz obok jest gramofon i zobaczcie, że, jak widzicie, wchodzą sobie chłopaki w drogę. No i teraz tak, przed Wami mój regał, z którego nie jestem zadowolona i na pewno będę tutaj coś na nim zmieniała. Ale to Wam... ale to, no, jakby nie jest teraz Waszym zmartwieniem. Dobra. Na samej górze fajny Syndapsus trebi, duży, długi i taki on jest taki mocarny. Kupiłam go za grosze w kwieciarni, tam w takim moim miasteczku obok. Tutaj mamy Philodendrona Plaumani, Citrus. Czy Wy to widzicie? Czy Wy to widzicie? Idzie nowy liść. Tutaj jest sadzonka Hoi Polineury. Chciałam ją sprzedać albo wymienić się za nią, natomiast ostatnio na warszawskiej grupie śmieciarki jedna z pań wrzuciła post, że poszukuje roślin, które będzie mogła sprzedać i pieniądze zostaną przekazane na pomoc zwierzakom. To jest, ona robi takie, to znaczy
Te rośliny są przedmiotem licytacji na, z tego co dobrze pamiętam, grupie Psi Pieniądz albo Psi Pieniądz. Na pewno link będzie albo nazwa w opisie do tego filmiku. I zgłosiłam się do niej, że kilka roślin jej przekażę na tę licytację i właśnie Hoya Polineura jest jedną z tych roślin. Tutaj mamy za filodendronem, mamy Cistusa elendenica, którego ostatnio widzieliście. Tutaj z tyłu, z przodu jest filodendron gloriosum. On jest w tej niebieskiej plastikowej osłonce, w której również jest filodendron plaumani, którego później zobaczycie. Mam pomysł, jak je fajnie przesadzić, to wam pokażę w którymś odcinku. A tutaj jest ta Hoya, o której wam mówiłam. Tu jest Hoya Matilda, Hoya jeszcze... A nie, tu jest jeszcze ta Curtisi. Tu jest Hoya Matilda, Hoya Curtisi i wiecie co? Tu jeszcze była sadzonka Hoi krochniany, ale ona może zmarła? Interesujące to jest, znikająca Hoya. No w każdym razie tutaj jest taka kompozycja. Kompozycja z Hoi. Te Hoiki, tę Hoya Matildę i krochniany, jak będę miała chwilę, to przesadzę właśnie tutaj. Tylko bardziej do mieszanki karamzytu z lechuzą niż do samej lechuzy. Tutaj schodzę na dół, tutaj jakaś moja sadzonka Epipremnum Marble Queen. Ja jej po coś przesadzałam, ja jej gdzieś miałam indziej zawiesić. Ale gdzie? Nie pamiętam. Tak, dalej. Tutaj mamy Cissusa, Striatę Cissusa pasiastego. To jest totalny kosmita. Te palczaste liście. Fantastyczne jest. W ogóle no... Fajne. Czytałam, że on woli chłodne pomieszczenie, więc zastanawiam się, czy nie będę musiała go wynieść do kuchni, ale na razie nie jest jeszcze w tym pokoju, to jest 11 piętro, więc tutaj ogólnie robi się puszka w lato. Nie jest to jeszcze aż tak gorące, żeby mu to przeszkadzało i jeszcze sobie pozwalam na niego patrzeć, ale boję się, że lato będzie musiał być w kuchni, bo tam jest trochę chłodniej. Tutaj mamy zwykłą Hoyę Carnosę. Ona jest pobrana z takiego bardzo, bardzo, bardzo długoletniego matecznika, a tutaj sobie dokoptowałam Hoyę Carnosę. Ojejku, zapomniałam odmianę. Ona jest w ogóle z bardzo dużym splaszem na tym liściu. O, na tym to bardziej widać, na tym. Poza tym, że jest cała w kurzu. Boże, wstyd, muszę umyć tę roślinę. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. No ale z plaszu zobaczcie, ile ma. Tyle co nic, więc zasadziłam je razem. Tam z tyłu jest obrazek przedstawiający padły liść z Cindap. Czekajcie, bo bardziej mnie widać niż liść. Padły liść z Cindapsusa trebi, był duży, więc go sobie oprawiłam. Dalej tutaj mamy moją Raphidophorę tetraspermę. Która, o tutaj sobie rusza coś nowego, nowy listek, no nie jest jakiś niezły, oj tutaj też wypuszcza coś nowego, no dobra, ona sobie żyje. Tutaj jest Asplenium Crispy Wife z tego mojego ostatniego unboxingu, tę roślinę również, chciałam ją sprzedać, ale również ją przekażę na tę aukcję dla psiaków. Tutaj mamy, kurczę, Hoyę Carnosa Grey Ghost. Tak? Czy nie? Nie pamiętam. Zawsze zapominam tej nazwy. Sprawdzę i tutaj napiszę. Tutaj sadzonka Epipremnum Marble Queen i tutaj są wyjątkowo białe liście. Zobaczcie, że to jest taka sadzonka z liśćmi, gdzie jest ogromna ilość bieli. Pędy są praktycznie całe białe, więc posadziłam je w ogóle oddzielnie. Jest tutaj przy oknie, ma dużo słońca. A tu jest jakiś... Enjoy się zaplątał. Nie wiem, te rośliny czasami żyją własnym życiem. O, zobaczcie, jak odrzuca byl. Te sadzonki były posadzone z Happy Leafem, który był dość daleko, jak na Happy Leafa od okna. I jak widać, właśnie odrzucały te liście biel, więc posadziłam te wszystkie białe pędy w jedną doniczkę i tutaj są bliżej światła. No i tu możemy zobaczyć, jakie mam warunki. 22 stopnie i 50% wilgotności. A pranie suszę na balkonie, bo mogłabym suszyć w domu, wtedy byłoby więcej. Tutaj mamy, to jest druga roślina z tych moich, które mam, która żyje w perlicie, to jest Epipremnum amplissimum. No, nie mam do tej rośliny wielkiego serca, no, więc ale sobie jest. Zapomniałam o tym. Philodendron brantianum. Tak, no, Philodendron brantianum. Tutaj mój Philodendron plaumani. Z pięknym, przyciętym liściem, ale nowy liść. Tadam. I idzie, czekajcie,
O, tu idzie, widać, że idzie nowy. Tego ten filodendron też jest tutaj okropny na słońce. I później w odcinku wam pokażę doniczkę, osłonkę, o której przypomniałam. To znaczy, to jest doniczka, ale zrobię z niej osłonkę. Przypomniałam sobie, że ją mam i ona wydaje mi się, że będzie idealna dla plaumani i dla glorka. Musiałabym je razem posadzić, ale one będą fajnie wyglądały w tej kompozycji, więc sobie tak zrobię. No i tak, tutaj wystaje deska i wystaje filodendron Splendid, który aż do tutaj się ciągnie. A zaraz obok jest kolejna deska, na której jest Epipremnum Pinnatum Variegata. I on gdzieś tutaj... Muszę go jakoś tutaj lepiej zawinąć. W ogóle, no widzicie, ja muszę w ogóle ten regał trochę sobie przestawić, ale dzisiaj nie będę miała czasu. W każdym razie muszę coś z tym regałem jeszcze pokombinować. Tutaj jest jeszcze moje Epipremnum Sebu Blue, ukorzenione sadzonki. Nie wygląda to za dobrze. Czasami tak jest. No i z tyłu jest ta Monstera, Monstera Peru, czy Monstera Carstenianu. Nie wiem, dlaczego ją kupiłam. Ona mi się nie podoba. Wiem, że jest ładna. Oj, muszę ją podlać. O kurczę, muszę ją podlać. Tak, więc to jest ten regał. Jeszcze taki rzut na całość tej ściany. Dzisiaj jest plant tour tego pokoju i jeszcze rośliny mam w kuchni. Natomiast tam teraz trwa przemieszanie w tych roślinach. Ja tam sprzątam, myję doniczki, ścinam, podcinam jakieś żółte liście i tak dalej. Na pewno będzie jakiś update. To wam pokażę również kuchnię. Już obiecuję, że wtedy tam ogarnę. No i teraz jeszcze tak wam zrobię ostatni rzut. Jak to wygląda? No i co tu dużo gadać? To by było na tyle. Słuchajcie, jeszcze to Epipremnum Global Green. Zapomniałam o nim, bo stoi na stoliku kawowym. O, fajne. Żyję sobie w karamzycie i zaraz je opuszczę i zbiję. Więc szybko je odkładam. Pa! No i to by było na tyle. Można zatem powiedzieć, że znacie już moje rośliny na wylot. To, czego wam nie pokazałam, to są te rośliny z kuchni. Obiecuję się, że następnym razem się przygotuję i również wam je pokażę. Teraz mam dla was jeszcze takie bonusowe nagranie, ponieważ w dniu, kiedy nagrywałam plant tour, po kilku godzinach doszła do mnie paczka. I to jest paczka z nową rośliną, więc ten plant tour byłby niekompletny bez niej. Także teraz zapraszam was na krótki i bardzo szybciutki unboxing. No dobra, paczka jest ze mną. Robimy sobie unboxing. Jak zwykle mam problem z otwarciem paczki. Nic się nie zmienia. Fajnie, jakbym się tym nożem nie pokaleczyła. Myślę, że to by było... to było ok. No dobra, próbuję. To jest roślina, którą zamówiłam od pani prywatnie. Ogłosiłam się na Facebooku, zapytałam, czy ktoś ma tę roślinę. Słuchajcie, bo ja jej bardzo potrzebuję. Jak każdej rośliny, wszyscy ich bardzo potrzebujemy. A tę roślinę, ja kiedyś już ją gdzieś tam widziałam, gdzieś ją miałam, wiecie, że fajnie byłoby ją mieć, bo jest taka inna, jest ciekawa. Jest również w pudełku, którego nie potrafię otworzyć. A przygotowywałam dla was jeden z odcinków, który się nie pojawił, ale on się chyba jeszcze pojawi, bo mi się bardzo podoba pomysł na niego. W każdym razie, jak przygotowywałam ten odcinek, to sobie przypomniałam o tej roślinie. Nie wiem, to jest w ogóle... To jest dla mnie jakaś magia. Wiecie, ja ogólnie w życiu radzę sobie z różnymi rzeczami i wydaje mi się, że jestem raczej osobą ogarniętą, ale paczki z roślinami to jest w ogóle fizyka kwantowa dla mnie. O, czekajcie, tu coś odkryłam. Tak, więc tę roślinę, przypomniałam sobie, że taka roślina istnieje i że jej potrzebuję. Nie widziałam jej u wielu osób i się bardzo ucieszyłam, jak pod tym moim postem ktoś, nie da się tego otworzyć, ktoś się zgłosił. A zgłosiła się jedna pani, więc może w ogóle ta roślina nie jest tak popularna, co jest dziwne, bo jest bardzo ładna. Ale może ja czegoś o niej nie wiem i ona jest bardzo trudna w utrzymaniu albo nie wiem, może jest jakiś haczyk. Nie wiem, co wy widzicie w kadrze, czy widzicie tylko moją głowę, czy widzicie całe te moje zbagania z tym pudełkiem. Pudełko wygląda, jakbym je wyjęła po prostu Gai z gardła, ale no dobra. Dobra, i to się nadal nie otwiera. O!
Jednak ja to jestem mądra. No dobra, mamy tutaj trochę pociętej kurtki. Mam nadzieję, że ona nie była pocięta z uwagi na zakup tej rośliny. Okej, w ogóle paczka bardzo ładnie spakowana. Ona dotarła do mnie. Dzisiaj poleżała trochę w pokoju. No nie musiała, no bo teraz nie są takie temperatury, że trzeba odczekać, żeby ta paczka była w takiej samej temperaturze, żeby była w temperaturze pokojowej, ale zajęłam się innymi rzeczami i po prostu odczekała. Dobra. Czekajcie, bo ja robię unboxing dla was, a pewnie wy w ogóle nic nie widzicie, więc fajnie. dobra. Czekajcie, wiecie co, zanim to rozpakuję, zobaczę jaki jest kadr i zobaczę co wy widzicie i czy widzicie. No dobra, kadr jest okej, ale zobaczyłam, że miałam jakąś fryzurę, przez którą miałam strasznie dużą głowę. Ja mam raczej taką normalną głowę. Dobra, jest sreberko, jest puszek. O, jaka ładna, o, jaka śmieszna. No dobra, dobra. Ojejku, jaka śmieszna. Ona fajna jest. Dobra, już wam pokazuję. Tadam! Mam takie coś. To jest Cissus quadrangularis, który w przekroju jest... W ogóle to jest dziwna roślina. To jest dziwna roślina. Zaraz wam tutaj gdzieś wrzucę zdjęcie, jak on wygląda w formie dorosłej. Mam trzy pędy. Ten jest trójczęściowy, te są dwuczęściowe. Trzyczęściowy, te to są dwuczęściowe. Widzę, że jeden z nich już jest wstępnie ukorzeniony, bardzo wstępnie. Taki mały korzonek, ale dobra, zobaczcie proszę, jaka to jest śmieszna roślinka. Tak wam pokażę jeden pęd. Czekajcie tutaj. O. No, jest przeciwny. Mówię, jaki ładny. On czasami wypuszcza pomiędzy tymi, tak jakby... uciekło mi słowo. Pomiędzy tymi sekwencjami, tak to nazwijmy, wypuszcza takie listki, które są w ogóle przepiękne. Ja dla tych listków go kupiłam. Oj, oj. No nie wiem, w ogóle... Jakby mam wrażenie, że on jest jakby był z żelkiem. To jest taka nierealna roślina. No dobra, fajnie, super. Cieszę się bardzo. Będę ukorzeniała je w podłożu. Te pędy będą ukorzeniała w podłożu. To będzie takie podłoże do kaktusów i będzie w normalnej doniczce, natomiast tego podłoża nie będzie za dużo, to będzie takie płytkie ukorzenianie. Cissus quadrangularis. No i teraz mamy już komplet. Słuchajcie, takie rośliny są u mnie, to się cały czas zmienia. Ta tkanka jest bardzo żywa i ja już mam oczywiście jakieś rośliny w koszykach, już coś obserwuję, już coś, wiecie, no to... Zresztą, co ja wam będę mówiła, sami wiecie, jak to jest. Dajcie mi w komentarzu koniecznie znać, czy ten plant room tour wam się podobał, czy może jakaś szczególna roślina wam się spodobała. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ, no nie będę ukrywała, trochę się stresowałam tym nagraniem i tym, że tak, wiecie, wszystko wam pokazuję. Także koniecznie dajcie mi znać, jaki jest z waszej strony odbiór tego filmiku. Ja na dzisiaj już kończę i jak zawsze życzę wam dobrego dnia i dobrego popołudnia. Trzymajcie się, cześć!